Zdaniem Hawkinsa ważne jest, aby duchowy adept posiadał pewną wiedzę o celu podróży, tak aby nie dał się zwieść na manowce poprzez zwodnicze nauki i fałszywe idee. W świecie duchowości można trafić na oszusta, a prawdziwi nauczyciele są nieliczni. Wiele religii pokazuje nam, czym Bóg nie jest, przedstawiając brak zrozumienia oraz wypaczenia i przeinaczenia prawdy. Błędy powstają z powodu nieprawidłowych interpretacji ego i projekcji jego wyobrażeń na Boga. Hawkins twierdzi, że Bóg jest obecny wszędzie, także tu i teraz. Jest dostępny dla każdego i w każdym momencie. Aby zdać sobie z tego sprawę, jest tylko kwestią świadomości. Uważa też, że pomoc guru, zbawcy czy awatara znacząco wspiera pojawienie się takiej świadomości dla większości ludzi. Bóg jest wszystkim, co jest. Jest więc poza dualnością i podziałami, poza przeciwieństwami takimi jak dobro i zło. Tak jak słońce, Bóg świeci równo na wszystko i wszystkich. Miłość Boga jest dostępna dla wszystkich. Nie jest zarezerwowana dla garstki wybranych. Bezpośrednio doświadczana jest przez nielicznych, a na pozostałych emanuje za pomocą miłości doświadczanej z innymi, a także poprzez stworzenie i naturę. Stopień doświadczenia miłości Boga jest uzależniony od poziomu świadomości. Bóg jest wszechmocny, wszechobecny i wszystko wiedzący. Nie jest narażony na niebezpieczeństwo czy emocjonalny wstrząs. Dlatego Bóg nie jest skory do nienawiści, zazdrości, zemsty, przemocy, próżności czy egotyzmu. Nie potrzebuje też pochwał czy komplementów. Jest całkowicie pełny i nie ma potrzeb ani pragnień. Nie złości się, jeśli o nim nie słyszałeś lub w niego nie wierzysz. Część starożytnych opisów Boga to projekcje strachu człowieka owładniętego poczuciem winy. Ludzie prymitywni dopatrywali się w zjawiskach naturalnych gniewu Bożego. Tłumaczyli te zdarzenia jako kary i nagrody. Dawny Bóg to projekcja energii ego, a strach przed słusznym gniewem Boga jest wciąż często obecny w dzisiejszych czasach. Boga obwinia się za to, co jest w rzeczywistości wytworem ego. Ego jest źródłem grzechu, cierpienia i potępienia. Ego szuka zbawienia, obwiniając za wszystko Boga. Bóg nie jest emocjonalnie zależny, nie ma mani wielkości, nie można nim manipulować ani targować się z nim. To, co jest wszechobecne i wszechwiedzące, ma pełną i wieczną wiedzę o wszystkim. Każde zdarzenie jest zauważone i odnotowane w wiedzy nieskończonej świadomości. Miłosierdzie Boga jest nieskończone. Przekracza nasze pojmowanie, nie przejmuje się błahymi zdarzeniami tego świata. Boga nie można zranić, dlatego nie potrzebuje on zemsty. Ego, które poznaje wyłącznie przy pomocy percepcji, zajmuje się formą, uczuciami i koncepcjami, nie może bezpośrednio doświadczyć Boga. Miłość Boga jest bezwarunkowa, nie jest arbitralna ani efemeryczna. Nie jest też wydzielana tym, którzy na nią zasłużyli. Bóg jest miłością, jest kompletny i w pełni. Nie potrzebuje wiadomości ani pomyślnych raportów, aby funkcjonować. Bóg nie jest zaburzonym rodzicem, nie czyta wiadomości ani nie karze złych istot. Wszechświat jest z natury sprawiedliwy i samoregulujący się. Każda istota doświadcza konsekwencji swoich czynów, pragnień i wyborów oraz systemów przekonań. Każdemu działaniu, wydarzeniu, każdej myśli, koncepcji i decyzji towarzyszy pole energii, które można skalibrować. W taki sposób, poprzez własne działania, ego prowadzi siebie na własny oceanie świadomości. Niczym wyporność, bezosobowa jakość morza świadomości automatycznie określa poziom, na który się wznosimy lub opadamy. Inaczej mówiąc, podobne przyciąga podobne, jaką wibracją emanujemy, taką do siebie przyciągamy. Jaźń, Bóg i wszystkość są jednym. Nieskończona obecność nie ma żadnych intencji.
Bóg jest niedualną, totalną, kompletną wszystkością i jednością. Ego tworzy błędne interpretacje Boga, ponieważ dziedziną ego jest percepcja i forma. Ego myli także siłę z mocą. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieje hierarchia energii duchowej i pól o rosnącej mocy. Nazywa się je Duchem Świętym, wyższą jaźnią, łaską Boga, aniołami i archaniołami. Każde istnienie jest konsekwencją obecności i ma zdolność spełnienia swojego przeznaczenia. Siłę potrzebną, aby wytrzymać doświadczenie oświecenia, dostarcza Duch Święty. Bóg jest poza formą, a więc do tego, co jest poza formą, nie można dotrzeć przez formę, ani przez manipulowanie formą. Dlatego zdaniem Hawkinsa zajmowanie się ezoterycznymi lub okultystycznymi praktykami jest pułapką i stratą czasu, bocznymi drogami, które prowadzą do planów astralnych. Można to nazwać zatoczeniem kręgu, ale w końcu trzeba wejść do swojego wnętrza. Tak jak powiedział Jezus Chrystus, Królestwo Boże jest wewnątrz nas. Bóg objawia się sam z siebie. Jest poza wszelką formą, a jednak jest obecny i zawarty we wszystkich formach. Jest wszystkim, co jest. Nie jest różny od jaźni. Bóg jest nieskończenie miłosierny. Nie widzi niczego, co trzeba byłoby wybaczyć. Wszystkie zdarzenia to percepcja ego i nie istnieją rzeczywiście. Miłosierdzie jest cechą miłości bezwarunkowej i doskonałej. Nie widzi niedoskonałości ani braku.